Jeżeli ktoś chce nam zastąpić własność użytkowaniem, to jest to niebezpieczne i powinna nam się od razu zapalać lampka w głowie. Wygoda jest ważniejsza dzisiaj niż to naturalne również ciągota do tego, żeby mieć coś na własność. Czym się to skończy? Nasi włodarze mówią, że to wszystko dla naszego dobra, że będzie nam się żyło lepiej, bezpieczniej, wygodniej. Nie mamy już nic własnego. Jesteśmy w potrzasku, nie mamy wyjścia. Albo musimy się tego pozbyć i zacząć się bez tego obywać, albo musimy przyjąć te warunki, które są nam dyktowane. Ten model jest modelem dla nowej generacji niewolników. Klasa średnia jest po prostu ich zdaniem do wykasowania. Ekonomia współdzielenia to jedno z najmodniejszych haseł kilku ostatnich lat. Coraz częściej decydujemy się na użytkowanie zamiast posiadania. Niezwykle dynamicznie rozwija się rynek krótko- i długoterminowego wynajmu nieruchomości, samochodów, elektroniki czy rowerów miejskich. Serwisy streamingowe biją rekordy popularności. Slogan reklamowy "Wynajmij, nie kupuj" dotyczy coraz większej liczby branż. I nie da się ukryć, że w wielu przypadkach wynajem rzeczy używanych przez nas okazjonalnie wydaje się rozsądny z ekonomicznego punktu widzenia. Jeśli potrzebujemy kilka razy w roku podjechać gdzieś hulajnogą, to bardziej opłaci się nam wynająć ją na minuty, niż kupować. Oszczędzamy pieniądze, a w dodatku nie musimy się martwić o miejsce do przechowywania i konieczne naprawy. Czy oznacza to, że własność powoli przestaje być dla nas ważna? Jakie mogą być konsekwencje rezygnacji z własności? Dlaczego szczególnie młodsze pokolenia są gotowe z niej zrezygnować? Człowiek od wieków ze swej natury ma pewne naturalne właśnie skłonności. Wśród tych skłonności jest skłonność do posiadania, ale też skłonność do tego, żeby było mi wygodnie, coraz bardziej wygodnie. Cała cywilizacja, rozwój technologii polegał na tym, że człowiek chciał, żeby mu było coraz bardziej wygodnie. I w tym momencie młode pokolenie wchodzi dzisiaj w taki świat, w którym staje przed wyborem, czy posiadać, czy żeby mi było wygodnie. Dlaczego? Otóż na przykład, kiedy chcemy sobie kupić płytę ulubionego zespołu, to możemy tę płytę zakupić w formie fizycznej albo subskrybować na Spotify lub w innych tego typu nośnikach. Łatwiej, wygodniej, szybciej jest zdobyć to, czego pragniemy poprzez subskrypcję elektroniczną. Wystarczy nacisnąć Enter, wejść w aplikację bankową i po 30 sekundach mamy dostęp do tego, czego pragniemy. Młode pokolenie jest dzisiaj tego bardzo mocno nauczone. Dlatego ta wygoda jest ważniejsza dzisiaj niż to naturalne również ciągota do tego, żeby mieć coś na własność. Na pewno jest w młodym pokoleniu większa skłonność do wyrzekania się własności w nadziei, że ktoś się nami zajmie i czego nie potrzebujemy. To się oczywiście nakłada na taką technologiczną ewolucję, która sprawia, że dobra materialne mają silną konkurencję w postaci dóbr, które są atrakcyjne dla różnych ludzi, ale znikną w momencie wyłączenia prądu. Czyli kolekcjonowanie jakichś zupełnie wirtualnych przewag, które dostarczają przyjemności, ale nie dają żadnego narzędzia do radzenia sobie w życiu. Nie można ich spieniężyć, nie można na nich się opierając zbudować czegoś nowego, nie można ich zainwestować. Więc to jest rzeczywiście przemiana niosąca duże niebezpieczeństwa. Na całym świecie istnieje ponad 5 tysięcy serwisów streamingowych oferujących przede wszystkim treści telewizyjne, filmowe, muzyczne oraz gry komputerowe. Rozwój tego segmentu rynku, także w Polsce, jest niezwykle dynamiczny. Jak podaje portal bankier.pl, sam Netflix pod koniec 2022 roku miał w naszym kraju już ponad 13 milionów subskrybentów. Po co kupować, skoro można wynająć? Tym hasłem kieruje się coraz większa rzesza klientów. Wypożyczamy już nawet telefony komórkowe, sprzęt audio-wideo, sprzęt sportowy, wyposażenie domów. Jakie mogą być tego konsekwencje? Wyobraźmy sobie, że choćby połowa z tego, co normalnie do nas należy, już nie należy do nas, tylko jest wynajmowana. I wyobraźmy sobie, że pewnego dnia firma, od której na przykład wynajmujemy wyposażenie naszego mieszkania, kontaktuje się z nami i mówi: bardzo nam przykro, ale koszty wzrosły, w związku z czym musimy podnieść stawkę za wynajem wyposażenia pańskiego mieszkania o 150%.
No i co wtedy? No wtedy pewnie byśmy zaczęli szukać alternatywy, ale jeżeli tych alternatyw jest mało, no a naturalna skłonność tego świata korporacyjnego jest taka, żeby się łączyć w duże podmioty, to prawdopodobnie wszyscy podniosą tę stawkę. Nie mamy już nic własnego. Nie możemy tego trzymać, nie możemy tego naprawiać, dbać o to. To jest czyjeś, to nie jest nasze. Jesteśmy w potrzasku, nie mamy wyjścia. Albo musimy się tego pozbyć i zacząć się bez tego obywać, albo musimy przyjąć te warunki, które są nam dyktowane. Jeżeli chodzi o współdzielenie, jeżeli chodzi o dzielenie się własnością z własnej woli, nie ma w tym nic zdrożnego. Przecież od lat, od wieków istnieją biblioteki, prawda? Człowiek, który ma ochotę przeczytać książkę, a nie ma pieniędzy na to, żeby taką książkę sobie kupić, może pójść do biblioteki, taką książkę wypożyczyć i to jest wielki wkład cywilizacyjny w rozwój człowieka. Natomiast jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, którą w dzisiejszych czasach coraz łatwiej sobie wyobrazić, że w takiej bibliotece istnieją wyłącznie książki na przykład lewicowe, wyłącznie książki ateistyczne i takie biblioteki stają się centrami, a nie ma innych bibliotek, bo zbankrutowały, bo wielkie korporacje sprawiły, tak jak w innych dziedzinach rynku, że nie można już wypożyczyć prawicowych na przykład książek, konserwatywnych książek albo książek napisanych po prostu w XIX wieku, bo tam na przykład jest biała supremacja, albo nie ma, za mało jest homoseksualistów, to wyobrażamy sobie, że ta sytuacja uberyzacji świata właśnie, tej wypożyczalni wszystkiego, staje się wyjątkowo niebezpieczna. Wynajem, współdzielenie czy czasowe użytkowanie to coś więcej niż chwilowa moda. Popatrzmy na rynek długo- i krótkoterminowego wynajmu samochodów. W ostatnich latach rynek ten systematycznie rośnie o kilkanaście procent rocznie. Już co trzecie auto kupowane w Polsce przez firmy trafia na rynek wynajmu. Podobne zmiany zachodzą w nieruchomościach. Szacuje się, że w Polsce wynajmowanych jest około 1,5 miliona mieszkań. Szybko rośnie rynek instytucjonalnego wynajmu. Wystarczy powiedzieć, że w całej Polsce firmy budują obecnie ponad 10 tysięcy nowych lokali na wynajem. Coś się proponuje, coś nowego, na przykład właśnie usługę zamiast produktu, jest to lansowane jako coś sympatycznego, bardzo, bardzo, bardzo miłego i nowoczesnego. Natomiast z drugiej strony nie widzimy, że za naszymi plecami pojawia się takie ustawodawstwo i takie rozstrzygnięcia już prawne czy ustrojowe, które powolutku odbierają nam możliwość posiadania. Dobrym przykładem systemowego zwalczania własności jest motoryzacja. W czerwcu 2022 roku Parlament Europejski opowiedział się za wprowadzeniem tzw. zerowej emisji dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w 2035 roku. Projekt ten jest częścią ekologicznego planu Unii Europejskiej Fit for 55. Mówiąc wprost, jest to zakaz produkcji i rejestracji nowych aut spalinowych do 2035 roku. Prawdopodobnie już wkrótce większość dzisiejszych kierowców będzie musiała zrezygnować z posiadania własnych czterech kółek. Dlaczego? Pojazdy elektryczne po prostu są bardzo drogie. Co więcej, wygląda na to, że niedługo będą dostępne jedynie w formie wynajmu, a nie własności. Jak zwykle w takich przypadkach konieczność zmian tłumaczona jest względami ekologicznymi, dobrem planety, zmianami klimatycznymi. Mamy się pozbywać naszych aut spalinowych, bo one zostały uznane za te najbardziej szkodzące środowisku. Zatem pozbywamy się tych aut, a na ich miejsce mają przyjść te ekologiczne, elektryczne. No niestety, te auta nie będą dla wszystkich i to już wiemy. Generalnie chodzi o to, żeby tych aut na rynku było znacznie mniej. Okazuje się jednak, że już przed rokiem 2035 nowy czy nawet kilkuletni samochód będzie dla zwykłego Kowalskiego całkowicie nieosiągalny. I to nawet ten z segmentu małych aut spalinowych. Wszystko przez coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin w Unii Europejskiej, wymuszające bardzo szybki wzrost cen tradycyjnych samochodów. Normy, które wprowadza Unia Europejska dotyczące silników, normy euro, są tak wyśrubowane, że producenci aut łapią się za głowy i zastanawiają się, w jaki sposób spełnić te wymagania.
to wymaga ogromnych nakładów na bardzo krótki okres, bo przecież Unia Europejska za kilka lat zakazuje sprzedaży tych silników. W jaki sposób zrealizować więc ten cel? To są olbrzymie koszty, które kto poniesie? Klient końcowy. Zatem będziemy mieli do czynienia z takim naturalnym odchodzeniem od samochodów spalinowych. Oficjalnym powodem zakazu aut spalinowych są względy ekologiczne. Miejsce zatruwających planetę tradycyjnych samochodów mają zająć drogie, ale ponoć bezpieczne dla środowiska samochody elektryczne. Badania pełnego cyklu użytkowania pojazdów z różnymi napędami coraz śmielej podważają tę narrację. Wnioski są zaskakujące. Okazuje się, że elektryki wcale nie są tak ekologiczne, jak to wcześniej przedstawiano. Emisje dwutlenku węgla związane z ich produkcją i użytkowaniem często niewiele odbiegają od spalinowych odpowiedników. Do tego dochodzą problemy z pozyskaniem surowców do budowy akumulatorów oraz ich utylizacja. Wolno postępuje budowa infrastruktury do ładowania. Coraz częściej słyszymy o niezwykle trudnych do ugaszenia pożarach elektryków. Unia Europejska i jej dygnitarze sterują dzisiaj Unię w kierunku odebrania prawa do posiadania samochodów na razie pod pretekstem, że silniki spalinowe czy samochody z silnikami spalinowymi są nieekologiczne. Ideologia bierze górę nad doświadczeniem i stanem nauki. Państwo polskie zdaje się nie dostrzegać tych problemów i ślepo przepycha ekologiczną agendę Unii. W 2022 roku polski parlament przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która reguluje m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu w gminach. Niestety strefy te powinno się raczej nazywać strefami wykluczenia komunikacyjnego obywateli. Wszystko wskazuje na to, że już za kilka lat spora część kierowców z większych aglomeracji będzie musiała się pożegnać ze swoimi autami, gdyż zwyczajnie nie będą mogli ich używać. Włodarze polskich miast zdają się mówić: nie stać cię na nowego elektryka? To twój problem. Tutaj w awangardzie mamy takie miasta jak Kraków, Wrocław, Warszawa. Są to te metropolie, które jako pierwsze podejmują uchwały dotyczące wprowadzenia stref czystego transportu. To się dzieje na naszych oczach. Kraków chce być tutaj pionierem, który w sposób wzorcowy wprowadza strefę czystego transportu i ustanowił ją na terenie całego miasta w jego granicach. Co to oznacza? Że każdy mieszkaniec, każdy przyjezdny, każdy, kto będzie chciał załatwić jakąś sprawę w Krakowie, przejechać przez niego, będzie musiał spełniać jego pojazd, będzie musiał spełniać określone warunki normy euro. Ruch będzie śledzony przez kamery, te będą przesyłały sygnał do komputera, który będzie sprawdzał nasz numer rejestracyjny z informacjami w bazie CEPiK. Jeśli nasz pojazd nie będzie spełniał określonej normy, szykujmy się na mandat. Wygląda na to, że samochód stanie się niedługo dobrem luksusowym, dostępnym dla nielicznych. Pozostałym będą musiały wystarczyć komunikacja zbiorowa, rower i własne nogi. Niestety coraz bardziej przypomina to czasy słusznie minione. Przeżyliśmy system, w którym posiadanie samochodu wymagało indywidualnego zezwolenia władzy, bo pamiętajmy, że w początkowym stadium ustroju socjalistycznego, socjalizmu realnego czy komunizmu nie tylko sprzedaż samochodu była reglamentowana, ale też pozwolenie używania w latach 50. ubiegłego wieku w Polsce było uzależnione od decyzji władzy i osoby, które na przykład prowadziły prywatną działalność, miały wyznaczone granice, w jakich mogą używać prywatnego samochodu, na który wcześniej władza dała zgodę. Stąd przedsiębiorcy zwani prywaciarzami w tamtym okresie z Warszawy mogli dojeżdżać tylko i posługiwać się samochodem do rogatek tejże Warszawy, bo dalsza jazda była już karana. Także tego typu sytuacje związane z własnością były już realizowane i żyje jeszcze pokolenie,
które może młodym dzisiaj obywatelom naszego państwa przekazać swoje doświadczenia, jak do prywatnego mieszkania, niekoniecznie domu, władza postanawiała dokwaterować innych obywateli, mimo że ono było prywatne, i w ten sposób przesuwać granice naszej wolności osobistej i za nas podejmować decyzje dotyczące naszej własności. To są idee marksistowskie, trochę przetworzone w nowym wydaniu i lansowane teraz jako jakaś super nowinka w kontekście właśnie tej rzekomej czwartej rewolucji przemysłowej, właśnie internetu rzeczy i tych wszystkich super nowoczesnych programów, które nam się tak bardzo teraz tutaj stręczy. No, cała ta wizja pana Harariego, też tutaj można o tym wspomnieć, więc korzenie tych błędów sięgają właśnie tej rewolucji, a zwłaszcza tej rewolucji w wydaniu marksistowskim, która tak bardzo mocno wpłynęła na kształt stulecia XIX i XX i również niestety XXI. A co z własnością naszych domów i mieszkań? Tutaj również religia klimatyzmu zbiera swoje żniwo. Kolejne regulacje ekologiczne Unii Europejskiej ze wspomnianym już wcześniej pakietem ustaw Fit for 55 na czele mogą doprowadzić do fali wywłaszczeń. O co chodzi? W 2027 roku powstanie nowy system handlu emisjami dwutlenku węgla ETS2, który obejmie także mieszkalnictwo. Wcześniej o emisję CO2 musiały się martwić zakłady przemysłowe czy elektrownie. Teraz nowe prawo będzie dotyczyło praktycznie każdego. Już za niecałe 4 lata gospodarstwa domowe będą musiały zapłacić za tzw. ślad węglowy. Domy będą klasyfikowane według kategorii energetycznych, tak jak sprzęty AGD. Celem będzie osiągnięcie przez każdy budynek tzw. zeroemisyjności. W przypadku starszych nieruchomości będzie wprowadzony obowiązek termomodernizacji, wymiany okien czy zakładania paneli fotowoltaicznych. Od 2027 roku będzie obowiązywał zakaz instalowania kotłów na paliwa kopalne, takie jak węgiel, gaz czy olej opałowy dla nowych budynków, a 3 lata później także dla modernizowanych. Co to oznacza? Prawdopodobnie gigantyczne obciążenia finansowe dla właścicieli nieruchomości. Co będzie z tymi, którzy tym obciążeniom nie podołają? Mamy na rynku już pewne takie mechanizmy, które nam podpowiadają, jakie czekają nas rozwiązania. Chociażby system odwróconej hipoteki. Jeżeli właścicielu nie stać cię na modernizowanie twojego domu, to my ci pomożemy. Przekaż nam własność, mieszkaj, my zmodernizujemy, a ten twój dom stanie się nasz. Czy to nas czeka? To bardzo możliwe. A co z tymi, którzy nie mają swojego mieszkania, nie mają swojej własności, a chcieliby zainwestować w nieruchomość? Otóż dla nich nie ma też dobrych informacji, bo ceny będą rosły. Przecież wymogi termomodernizacyjne są tak kosztowne, że ktoś ten koszt musi pokryć. Cenę końcową musi zapłacić klient. Jaki będzie efekt? Otóż coraz więcej osób będzie decydowało się na wynajem. Oczywiście w międzyczasie będzie nam się tłumaczyło, że własność nam jest niepotrzebna, że jest to balast, że jest to niewygodne, że lepiej jest wynajmować. No tak, tylko czym się to skończy? Kto będzie właścicielem i kto będzie stawiał warunki? Człowiekowi własność jest potrzebna absolutnie i to jest jedna z podstawowych cech konstytutywnych naszej cywilizacji. Bo dążenie do posiadania, budowania majątku, gromadzenia majątku i co bardzo ważne, przekazania potem tego majątku potomstwu i następnym pokoleniom też w dalszej perspektywie, to jest jeden z głównych motywatorów ludzkiego działania. No, cały ogromny obszar naszych działań bierze się właśnie stąd, że chcemy pracować, żeby na tej pracy coś zyskać, i na tej podstawie, dzięki temu, co zyskamy, zgromadzić jakąś własność. Jeżeli własność by się wykreśliło z naszej perspektywy, z naszego świata, to ten motywator po prostu znika. Mała i średnia działalność gospodarcza w Polsce ma coraz bardziej pod górkę. Jednoosobowe firmy stanowią obecnie w naszym kraju 2/3 wszystkich podmiotów gospodarczych. Mikrofirm zatrudniających od 2 do 9 osób jest ponad 500 000. Niestety z roku na rok wzrastają obciążenia polskich przedsiębiorców,
Regularne podwyżki składek ZUS-owskich, rosnące ceny surowców i energii, skomplikowane prawo podatkowe. To wszystko w połączeniu z lockdownami z ostatnich lat sprawiło, że wiele firm znalazło się na skraju bankructwa lub już zakończyło działalność. Wiele osób po prostu rezygnuje z prowadzenia własnego niewielkiego biznesu, bo bardziej opłaca się pracować dla korporacji czy w hipermarkecie. To wszystko oznacza, że mamy do czynienia z utratą własności przez tak zwaną klasę średnią i przejmowaniem rynku przez duże podmioty. Coraz częściej słyszymy o narastającym kryzysie klasy średniej. Niektórzy twierdzą nawet, że prowadzona jest z nią systematyczna walka. Ale może warto zacząć od zadania pytania o rolę klasy średniej w społeczeństwie. Najprościej mówiąc, społeczeństwo dzieli się na wielkich bogaczy, wielkich posiadaczy i są też w społeczeństwie zupełnie biedacy. Ci wielcy posiadacze mogą tych biedaków kupować. Jedynym sposobem, żeby państwo było wolne i nie było własnością wielkich bogaczy i nie było dyktaturą wielkich bogaczy, ich despotią, jest istnienie klasy średniej. A klasa średnia to są ci, którzy są samowystarczalni, mają dość własności, żeby funkcjonować niezależnie, żeby się kierować dobrem republiki, dobrem państwa, dobrem tego polis, o którym pisał starożytny filozof grecki. I w tym jest podstawowa funkcja własności. Dlatego jeżeli ktoś chce nam zastąpić własność użytkowaniem, to jest to niebezpieczne i powinna nam się od razu zapalać lampka w głowie, że ten ktoś chce nas zniewolić w ten sposób. Im bardziej rozproszona pomiędzy obywateli jest własność, tym lepiej. A taką klasą podstawową, która właściwie gwarantuje istnienie państwa w dobrej postaci, o czym pisał już Arystoteles, jest właśnie klasa średnia. Ludzie, którzy mają więcej niż najmniej, ale też nie są bogaczami. I w nich zawsze tego typu sytuacje, takie jak sytuacja pandemiczna, lockdownowa, w nich zawsze uderzają najbardziej. I ja znów nie wiem, czy to było robione w pełni świadomie, czy o to tutaj chodziło, czy niektórym o to chodziło, a inni po prostu podążali owczym pędem. Nie wiemy tego, trudno powiedzieć, natomiast widzimy, jaki jest tego ostateczny skutek, że on niestety jest właśnie taki. Rugowanie prywatnej własności, zwłaszcza z klasy średniej, skupianie jej w tych największych podmiotach, które dążą oczywiście do oligopolizacji własności w skali całego świata zachodniego. Rodzi się pytanie, czy coraz trudniejsza sytuacja klasy średniej jest efektem naturalnych procesów, niekorzystnych zbiegów okoliczności? Czy może jednak mamy do czynienia z systemowym jej zwalczaniem? Maurice Strong, który był jednym z ideologów i twórców tej ideologii zrównoważonego rozwoju, to Maurice Strong właśnie zorganizował słynny szczyt ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku, na którym właśnie proklamowano jakby tą koncepcję zrównoważonego rozwoju w ONZ-cie i dalej ją rozwijano. On właśnie powiedział, że klasa średnia i jej styl życia jest w nowym paradygmacie nie do utrzymania. I to właśnie ona została tym nieubłaganym palcem wskazana jako ta, która właśnie najwięcej konsumuje, najwięcej miejsca zajmuje, a tutaj w szczególności nie podoba się tym ideologom to, że klasa średnia żyje na przedmieściach, w swoich indywidualnych domach i to jest właśnie niezrównoważone, to jest złe, to szkodzi planecie. A przecież o ile piękniej byłoby, ich zdaniem, gdyby miasta zagęścić, gdyby ludzi upchnąć, prawda, w tych właśnie blokowiskach, które niestety w Polsce my tak dobrze znamy, ale te nowe blokowiska to będą o wiele gorsze niż te blokowiska, które my znamy z PRL-u, dlatego że w nowych blokowiskach te komórki mieszkalne, bo to trudno już nazwać mieszkaniami, będą jeszcze mniejsze niż te w tych PRL-owskich, przeznaczone będą już nie tyle dla rodzin, bo rodzina jest oczywiście passé, jest do kasacji, najlepiej będzie to przeznaczone dla, i tutaj podpowiada nam to pan na przykład Yuval Harari, przeznaczone dla takiej jednostki, która właśnie niczego nie posiada, mieszka w jakiejś tam małej dziupli, małej komórce, być może, która do niego nie należy, mieszka raz tu, raz tam, bo sobie gdzieś to tam właśnie wynajmuje i jest szczęśliwy, ponieważ ma gry komputerowe,
i rozmaite rozweselacze w postaci przeróżnych substancji psychoaktywnych. Klasa średnia jest po prostu ich zdaniem do wykasowania. Rok 2016. Doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Witajcie w roku 2030. Nie posiadam niczego, nie mam prywatności, a życie nigdy nie było lepsze. Takie zdanie znalazło się w krótkim filmie reklamującym spotkanie forum. Był to tytuł tekstu duńskiej socjaldemokratycznej posłanki Idy Auken, która w latach 2011-2014 była ministrem środowiska Danii. Oto fragment tego artykułu. Nie posiadam niczego. Nie mam samochodu. Nie mam domu. Nie jestem właścicielką żadnych urządzeń czy ubrań. Wam może się to wydawać dziwne, ale dla nas, w naszym mieście, ma to sens. Wszystko, co wy uważaliście za towar, stało się teraz usługą. Mamy dostęp do transportu, mieszkań, jedzenia i wszelkich rzeczy, jakich potrzebujemy na co dzień. Jedna po drugiej te rzeczy stawały się darmowe, więc ich posiadanie na własność przestało mieć dla nas sens. Wkrótce okazało się, że idea walki z własnością prywatną stała się jednym z głównych haseł Światowego Forum Ekonomicznego. Dlaczego najbardziej wpływowym osobom na planecie zależy na zmianach w postrzeganiu prawa własności? Czy faktycznie chodzi tylko o ekologię i dobro planety? A może jest to część szerszego planu, który szef Światowego Forum Ekonomicznego sam nazwał Wielkim Resetem? W interesie korporacji, których jest oczywiście niewiele, jest najlepiej, jeżeli własność jest skupiona tylko w ich rękach, czyli to jest tylko, powiedzmy, kilkadziesiąt podmiotów w skali świata zachodniego, które to wszystko skupiają, ponieważ jeżeli własność jest rozproszona, jeżeli należy do obywateli, do różnych osób, no to jest znacznie trudniej kontrolować, trudniej jest na tym zarabiać. Jeżeli własność jest skupiona tylko w tych, no powiedzmy umownie, kilkudziesięciu podmiotach, to wtedy one mogą bardzo łatwo się na przykład ze sobą dogadać, mogą przestać konkurować, mogą zacząć tworzyć oligopole i w ramach tych oligopoli mogą nam podyktować dowolne warunki. Zauważmy, że ustroje czy ideologie, które chciały nas uczynić szczęśliwszymi, zaczynały propagować odebranie własności, która rzekomo miała nas ograniczać, i w ten sposób doszło do ustanowienia w ostatnim, zwłaszcza stuleciu, najbardziej okrutnych totalitaryzmów, gdzie obywatele zostali wyrzuci z własności i tą własność odbierano im, zabierając też życie. Komunizm też to głosił, że nie będziecie mieć niczego i będziecie szczęśliwi, bo wszystko wam zapewni państwo. I teraz właściwie to są tylko przepoczwarzenia tego samego konceptu, tylko w nowym upakowaniu, jakimś takim hiperturbo elektroniczno, nowoczesno, sztuczno inteligencko, jakimś tam. Ale to są te stare właśnie błędy. Błędy wynikające właśnie z złej teologii, złej antropologii, złej ekologii, złej ekonomii. Ten model jest modelem dla nowej generacji niewolników. Już z naszej historii wystarczy tyle przykładów, że pozbawianie ludzi własności i prawa pracy na rzecz własności prowadzi do niestety wytworzenia bezwolnego społeczeństwa, któremu najpierw można odebrać prawo do posiadania samochodu, a jak to się przeforsuje, to bardzo łatwo jest odebrać inne prawa do mieszkania, do spędzania czasu tam, gdzie się chce, a nie tam, gdzie jest nakazane. Stąd też propozycje, aby na przykład możliwość podróżowania była coraz bardziej ekstremalnie opodatkowana. I to jest wizja rodem z George'a Orwella i Huxleya. Mamy piękny, wspaniały świat bez wolności i własności. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water.
człowiekowi odmawia się jego właściwie podmiotowości i jego statusu, jaki do tej pory nawet w tym paradygmacie antropocentrycznym on miał. Jak to mówili, człowiek to brzmi go dumnie i tak dalej, że to ruszymy bryłę, z posad bryłę świata i tak, to były takie buńczuczne zapewnienia, że człowiek swoim rozumem i tak dalej sobie z tym poradzi i tak poprowadzi losy świata, że ten raj na ziemi nam się przybliży. To teraz właśnie już człowiek jest podejrzany, już jest mocno gdzieś tam zepchnięty na bok i nawet postuluje się, żeby go właśnie poprzez depopulację właściwie jak tylko to się da, no jak tak dalece jak tylko możliwe, trochę tak usunąć z powierzchni Ziemi. Warto zadać pytanie, czy walka z własnością to jedynie domena mniej lub bardziej sformalizowanych instytucji międzynarodowych? Czy powiedzenie nasza chata z kraja ma tutaj zastosowanie? Czy państwo polskie próbuje opierać się tym tendencjom? Czy docenia znaczenie własności swoich obywateli i stara się ją chronić? Ja mam takie poczucie, że polskie państwo dzisiaj próbuje zniechęcić nas do posiadania własności. Jeżeli nakłada się różne podatki coraz wyższe, które wynikają właśnie z tego, co mamy, no to oczywiście jest to zniechęcanie do posiadania własności. Czyli możemy tu przyjąć dwie hipotezy. No, albo, że ludzie, którzy zarządzają polskim państwem, są nieświadomi tego, jaki skutek wywołują i chodzi im po prostu tylko o to, żeby wyciągnąć od ludzi kolejne pieniądze, a ten, jak powiedziałem, strategiczny rezultat, który z tego wyniknie, jest poza ich intelektualną perspektywą. Albo, i to jest gorsza hipoteza, chodzi oczywiście też o wyciągnięcie pieniędzy, bo o to zawsze chodzi w takich sytuacjach, ale również chodzi właśnie o to, żeby świadomie wspierać ten wielki korporacyjny świat rzeczy wynajętych, a właśnie świadomie też zniechęcać ludzi do posiadania własnych przedmiotów, własnych dóbr. No i to jest ta druga perspektywa jest znacznie gorsza. Jest takie powiedzenie, bardzo mądre, tyle wolności, ile własności. Własność jest konieczna, abyśmy byli ludźmi wolnymi. Bo kiedy nie mamy nic, to naprawdę my niewiele możemy zrobić. My nie możemy skorzystać z tego najwspanialszego daru, jaki otrzymaliśmy od Stwórcy, właśnie daru wolności, daru rozumu. Co z tego, że człowiek jest wyposażony w rozum, jest wyposażony w wolną wolę, jeśli on nie będzie niczego posiadał, to będzie praktycznie skazany na łaskę i niełaskę kogoś. Nieważne już, kto to będzie, tak? Może to będzie jakieś jedno wielkie centrum zarządzania wszystkim. Potrzebna jest własność, abyśmy się rozwijali, abyśmy przekazali właśnie naszym dzieciom, przyszłym pokoleniom ten świat jeszcze lepszy, w lepszym stanie, udoskonalony, abyśmy dorobili się czegoś i przekazali to następnym pokoleniom, aby oni mogli to dalej rozwijać. A jak na własność patrzy nauka Kościoła katolickiego? Często spotykamy się z bałamutnym stwierdzeniem, że chrześcijaństwo i bogacenie się stoją w radykalnej sprzeczności. Nawet papież Franciszek stwierdził swego czasu, że Jezus Chrystus był komunistą. W Kościele panuje dzisiaj ogromny chaos na każdej płaszczyźnie jego działalności. Dlatego nie dziwię się, że wielu katolików dzisiaj nie wie, jakie jest katolickie podejście do prawa własności. A katolickie podejście do prawa własności jest takie, że człowiek ma prawo posiadać coś na własność. Co więcej, wielcy papieże, i to nawet ostatniego stulecia, od Leona XIII, później przez kolejnych papieży, nawet papieży posoborowych, podkreślali, że prawo własności jest przyrodzoną godnością człowieka, że pozbawianie człowieka możliwości posiadania czegoś jest odbieraniem mu pewnej przyrodzonej godności. Nie da się bardziej uzasadnić tego, że człowiek katolik powinien wyznawać prawo do posiadania jako coś bardzo istotnego. Dziś w Kościele bardzo często powołuje się jednak na takie hasło, że Pan Jezus kazał wszystko rozdać pewnemu młodzieńcowi i pójść za Nim. Owszem, Pan Jezus mówił to do konkretnego młodzieńca w konkretnym przypadku. Powiedział temu młodzieńcowi, usłyszawszy wcześniej, że on żyje tak jak nakazuje pismo, tak jak nakazują przykazania i co jeszcze mu potrzeba, żeby być doskonałym, tak jak Pan. I Chrystus odpowiada wtedy, rozdaj wszystko i pójdź za mną. I rzeczywiście są ludzie na świecie powołani do tego, żeby rozdać wszystko, co mają i pójść za Chrystusem. I to są kapłani
zakonnicy Kościoła katolickiego. Oni zostawiają wszystko i idą za Chrystusem do doskonałości. Czy czeka nas przyszłość bez własności? Jak może wyglądać społeczeństwo i państwo jej pozbawione? Nic nie posiadając, niczego nie będziemy mogli przekazywać kolejnym pokoleniom. Jakie mogą być tego konsekwencje? Ten motywator do ludzkiego działania polegający na tym, że chcemy przekazać coś następnym pokoleniom, jest kluczowy. On jest moim zdaniem również kluczowy, jeżeli chodzi o trwanie państwa, bo w ogóle to samo pojęcie dziedziczenia, to, że my myślimy w takich kategoriach, że chcemy coś przekazać naszym dzieciom, naszym wnukom, to nie tylko nas motywuje na tym bardzo osobistym poziomie, ale to również w pewien sposób nas motywuje do innego myślenia o naszym państwie, że chcemy je przekazać w dobrym stanie. To się wszystko ze sobą łączy. To się również łączy z pojęciem własności. No jeżeli przypomnimy sobie czasy PRL-u, myślę, że niektórzy z widzów te czasy PRL-owskie jeszcze pamiętają, i ta taka wręcz ostentacyjna niedbałość o tak zwane dobro wspólne, czyli to, które było właśnie dobrem ludu pracującego, wynikała dokładnie z mechanizmu psychologicznego, o którym teraz mówimy. Jeżeli coś jest wspólne, jest wszystkich, to jest niczyje. To była bardzo popularna wtedy fraza. Jak ktoś miał coś własnego, tak jak na przykład działeczkę, to tam wkładał mnóstwo serca. To było zawsze wypielęgnowane, to zawsze domek był odmalowany, ogródek zrobiony. Tam, gdzie była ta wspólna własność, tak jak chociażby nie wiem, spółdzielnie mieszkaniowe, otoczenie bloków, no wszystkie te wspólne przestrzenie, albo to, co się działo w państwowych zakładach pracy, to właściwie zawsze była kradzież, rozwalanie, niedbalstwo, zaniedbanie. No, to są pewne naturalne mechanizmy psychologiczne u człowieka, których się nie przeskoczy. I to powinno być też dla nas ostrzeżenie pokazujące, do czego prowadzi rugowanie prywatnej własności. Jeżeli nie będziemy pamiętać o historii, to doskonale ze znanego powiedzenia wynika, że będziemy zmuszeni ponownie ją przeżywać. Stąd jeżeli zapomnimy, do czego prowadzi pozbawianie obywateli prawa do własności i ograniczania możliwości jej tworzenia, kumulowania, przekazywania przecież, to widać, że musimy o tym pamiętać, bo inaczej młode pokolenie zostanie w pewnym momencie skazane na przeżywanie tego, co było częścią mojego młodego życia, kiedy w tym systemie wszystko już w pewnym momencie było reglamentowane. Bez własności stajemy się de facto czyimiś niewolnikami i do końca nawet nie wiemy czyimi, bo dawniej niewolnik znał swojego pana, bo go nawet codziennie oglądał, a my coraz częściej stajemy się niewolnikami jakiegoś pana czy panów zupełnie anonimowych. To na razie wygląda tak bardzo słodko i niewinnie, natomiast to tylko w takim wypadku, kiedy człowiek sam degraduje się i rezygnuje ze swojej przez Boga ustanowionej podmiotowości, wyjątkowości, z tej misji rozwoju samego siebie, posiadania rodziny, dzieci, rozmnażania się, budowania rodzin i całych społeczeństw ostatecznie i budowania całej cywilizacji, czyli robienia tego, do czego powołał nas tutaj Pan Bóg na ziemi, abyśmy kiedyś, czyniąc to wszystko, byli z Nim na wieczność w niebie. Dużym problemem jest to, że jako społeczeństwo bardzo łatwo łapiemy się na te wszystkie lepy. Jesteśmy w stanie za bezpieczeństwo, za wygodę oddać bardzo wiele. Zrzekamy się prywatności, zrzekamy się gotówki, zrzekamy się własności. Czym się to skończy? Nasi włodarze mówią, że to wszystko dla naszego dobra, żeby będzie nam się żyło lepiej, bezpieczniej, wygodniej. Ale czy w rzeczywistości będzie tak naprawdę?